dany jest dowolny trójkąt ABC, w którym połączono środki dwóch boków. Zastanówmy się, co można powiedzieć na temat odcinka ED łączącego te środki. Skoro D jest środkiem boku BC, to dzieli ten bok na równe części. Czyli BD do CD równa się 1. Podobnie AE do EC jest równe 1. Zatem BD do CD równa się AE do EC. Na mocy twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Thalesa, dla kąta ACB przeciętego prostymi AB i ED z uzyskanej proporcji można wnioskować, że niebieskie odcinki AB i ED są równoległe. Wobec tego wiemy już, że odcinek łączący środki boków jest równoległy do trzeciego boku. Można także zauważyć coś więcej. Skoro już wiemy, że kąt ACB jest przecięty dwiema równoległymi niebieskimi prostymi, to z twierdzenia Thalesa wnioskujemy, że ED do AB równa się CD do CB. Jednocześnie wiemy, że CD jest połową CB. Stąd ED jest połową AB. Otrzymujemy wniosek, że odcinki AB i ED są równoległe, ale także odcinek ED łączący środki dwóch boków trójkąta jest dwukrotnie krótszy od trzeciego boku, czyli boku AB. Analogicznie, jeśli na trzecim boku zaznaczymy środek F i narysujemy pozostałe dwa odcinki DF, EF łączące środki boków, to są one równoległe do odpowiednich boków AC, BC trójkąta i dwukrotnie od nich krótsze. W rezultacie podzieliliśmy cały wyjściowy trójkąt na cztery przystające trójkąciki. Każdy z tych czterech trójkącików ma mianowicie boki takiej długości, jak połówki boków wyjściowego dużego trójkąta. Jeden odcinek niebieski, jeden zielony, jeden czerwony. Ponadto każdy z tych czterech przystających trójkącików jest podobny do wyjściowego trójkąta. Ma boki dwa razy krótsze. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.